Pani księdza kanonika. Panie burmistrzu, czy pan będzie w stanie przeciąć? Zapraszam. Czy jest mieszkaniec ulicy Długiej? Zapraszam panią, żeby pani też, bo pani będzie najczęściej z tej drogi korzystać. Zawsze pan burmistrz z tradycją zaprasza do przecięcia swojego najlepszego przyjaciela Mieczysława Wójcika, szefa konwentu wójtów i burmistrzów. Zapraszam. Zapraszam także jeszcze panią Kalinowską, która trochę się napracowała przy tym, żeby ten wniosek był dobrze sporządzony, w imieniu służb, którymi kieruje. Bardzo proszę. Na końcu przecież, dobra. Teraz białych i karzącia. Nie bardzo wysoko. Czy już wszyscy dokonali aktu przecięcia, panie burmistrzu? Kończ pani dzieło. Tak? Ja tu dajcie ostatnie. Troszeczkę. Szanowni Państwo, bardzo proszę ekscelencję, żeby dokonał poświęcenia tej drogi, żeby służyła na chwałę Bogu i na pożytek ludziom. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Syn Boży przyszedł na świat, aby rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno. Wszystko za tym, co prowadzi do jednoczenia ludzi, odpowiada Bożym zamysłom. Kiedy ludzie oddzielają góry lub wielkie obszary wód, kiedy istnieją między nimi duże odległości, budują oni nowe drogi i znajdują nowe środki lokomocji, by pokonywać przestrzeń i zbliżać się do siebie. Podobnie zresztą i w środowiskach, gdzie na co dzień przebywają. Wzywajmy więc Boga, aby błogosławił tym, którzy zbudowali tę drogę i tym, którzy będą z niej korzystać, by wszystkich otaczał swoją łaskawą opieką. Módlmy się. Boże nieskończonego miłosierdzia, niezmierzonego majestatu, żadna przestrzeń ani odstęp czasu nie oddala Ciebie od tych, którzy znajdują się w Twojej pieczy. Przybądź na pomoc swoim sługom Tobie ufającym. Bądź im przewodnikiem i opiekunem, niechaj nie szkodzą im przeciwności, niech nie zrażają trudy, obdarz ich zdrowiem i pomyślnością, aby dzięki opiece Twojej prawicy szczęśliwie osiągnęli cel swoich szlachetnych pragnień. Błogosław wszystkich, którzy będą przechodzili albo przejeżdżali tymi drogami, swoją łaską uprzedzaj ich kroki, bądź z nimi w drodze. Broń ich od wszelkich przeciwności, aby osiągnęli to, czego pragną i szczęśliwie dotarli do wyznaczonego celu podróży. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego wstąpi na was i pozostanie na zawsze. Amen. Szczęśliwej jazdy i podróży. Bardzo dziękujemy ekscelencji za poświęcenie ulicy Długiej w Łochowie i zapraszam na dalszą część uroczystości do Liceum Ogólnokształcącego imieniem Marii Sadzewiczowej w Łochowie, ulica Wyspiańskiego. Zresztą po twarzach widzę, zdecydowana większość Państwa wie, jak tam dotrzeć. Myślę, że gdzieś za kwadrans rozpoczniemy tam uroczystości.